EvoBox jest urządzeniem wielofunkcyjnym, właściwie urządzeniem, które zastępuje wiele skrzynek, które ludzie często stawiają w domu, zajmują na miejsce. EvoBox posiada wszystkie te funkcje tych kilku urządzeń. To nie jest tylko dekoder satelitarny dedykowany do odbioru dostępu do kanałów telewizyjnych, ale również jest to urządzenie, które umożliwia odtwarzanie zdjęć z wakacji, możliwość korzystania z radia internetowego, z serwisów online. Jego uniwersalność polega również na tym, że praktycznie każda grupa wiekowa użytkowników może znaleźć w czasie korzystania z niego satysfakcję. Na przykład osoby, które są bardzo młode, znajdą tam bardzo nowoczesny, uniwersalny interfejs. Jest to rozwiązanie dla osób, które poszukują nowinek technologicznych. Również osoby, które są mniej zainteresowane takimi nowościami, ale cenią sobie wygodę i szybkość działania. Miałem przyjemność pracowania przy tym projekcie wśród wielu polskich inżynierów. Cały projekt został zrealizowany w grupie kapitałowej Cyfrowego Polsatu, a wszystkie jego elementy są składane w Polsce w fabryce grupy Cyfrowego Polsatu. Przede wszystkim należy podkreślić tutaj, że oprogramowanie również tego dekodera powstało w naszej firmie, u partnera technologicznego ADB, który również jest polskim rodowodem, wywodzi się z Zielonej Góry i cenimy sobie to, że wszystkie aspekty tego dekodera, czyli jego kształt, wszelkie pomysły na rozwiązania, również obudowa, są tworzone w Polsce. Każde oprogramowanie, które sukcesywnie udostępniamy, zawsze będzie zawierać jakieś nowe funkcje. Nowe funkcje, które łatwo będą dostrzeżone przez użytkownika i które będzie łatwo skonsumować w codziennym użytkowaniu. Złoty medal to jest to, na co myślę, że czeka każdy konstruktor, każdy architekt różnego rodzaju rozwiązań, czyli docenienie jego pracy. Cieszymy się z tego, że to, o czym my cały czas myślimy, projektując tego typu urządzenia, projektując EvoBox, stało się rzeczywistością, czyli osoby, do których to urządzenie trafiło, z którego są zadowoleni, doceniają nas właśnie takimi nagrodami.